A oto właśnie meczyk obiecany. No niestety próbowałem Kulciakosa zdobyć, żeby coś powiedział na temat tego, co wyczynił właśnie w tym meczu. Ale tak, jakbyście zobaczyli ten screen właśnie, który widzicie, to jest właśnie screen z maila. No czegoś takiego chyba, nie wiem, czy ktoś z was widział coś takiego, żeby ktoś zdobił 10 bohaterów, jeszcze asa pancernego. Przechodzę dalej. Jak widzicie, pojedynczy X 2235 bez premki. No i co tu jeszcze mamy w trzecim screenie? 6000 damage'u, jeszcze oczywiście służba patrolowa, czyli damage po podświetleniu. No coś niesamowitego. No więc dlatego pokażę ten meczyk. To co, gotowi? Bo jesteśmy w starej ekipie, szybko nagrywamy wszystkie mecze. To co? Gotowi. Tak, gotowi. No to Jestem gotowy. raz, dwa, trzy. No to leci powtóreczka. I teraz tak. T29. Tak, już wielokrotnie mówiłem. Moim zdaniem jest to chyba najlepszy czołg w grze, jeżeli biorąc własne tiery po prostu pod uwagę, ponieważ nie do przebicia ma wieżę i wykorzystując to można naprawdę dużo zdziałać. Jak to wykorzystywać? Po prostu wjeżdżamy na jakąś tam górkę, wychylamy tylko wieżę i napieprzamy. Kolega Kulciakos, tak widać, jest graczem średnim albo nawet poniżej średnim, niecałe 1000 efektywności, 3000 meczy i udało mu się po prostu zrobić ten oto niesamowity wynik. Co by tu jeszcze powiedzieć? No, ja już rozegrałem chyba ponad 24 tysiące meczy i no nie wiem, no najwięcej bohaterów miałem może 6, nie? A tutaj kolega zrobił 10 bohaterów i jeszcze asa pancernego. No to oczywiście meczyk może nie jest najpiękniejszy, ale warto to zobaczyć, jak można jednym czołgiem tylu bohaterów zrobić, nie? Myślę, że nawet nasz wielki diabl nigdy czegoś takiego nie wykonał. Okej, czyli koleś jedzie, bitwa standardowa, spotkaniówka, przepraszam, murowanka. No i jedzie tak sobie bezczynnie. Jak wiadomo, nie ma wielkiego doświadczenia. Jak podsumował. Zaraz zobaczymy, jak nam się sobie. No dobra, tu na razie sobie napieprzę jednego. On jeszcze nawet nie ma załogantów za bardzo rozwiniętych. Jak widać, to przeładowanie mu idzie. Obawiam się, że nawet nie ma dobrych modułów włożonych. Wystarcza, no. No. Przeładowanie na tym czołgu jest 9 sekund z groszem z Nie, no chyba modułami. 11 idzie. No Nie. ja mam tam moduły na tej swojej, na tym swoim T29, tylko nie mam jeszcze towarzyszy broni, ale to też za niedługo już będzie, już mi się kończy drugi skill i zaczyna trzeci, to wtedy sobie zamienię na towarzyszy. Czyli wieje nudą w tym meczu, ale no, trzeba zobaczyć, że po prostu takie wyniki są możliwe do wykonania i w jaki sposób, nie? Jak widać, wieża nie do przebicia. Tylko w kadłub trzeba się mieścić w Nie, takiej można go sytuacji. przebić, ale w ten górny właz i to No, jest. No tak, właśnie w kadłub. tak. Ale to trzeba przefarcić mocno. No i przeważnie to z golda, bo normalnym pociskiem to rzadko wchodzi. Czekajcie. No, więc w górę to tylko tutaj wam pokazuję ten tam właz, ale go też nie da się czasami z większej odległości tam trafić. Fajnie się go podpala. Znaczy, jest trudno, ale trzeba strzelać w sam kraniec czołgu, czy w samą dupę. Aha, czyli w tyłeczek, tak? No ja tak przeważnie podpalam ten czołg. No, tutaj nadal wieje nudą w tym meczyku, co on tu kombinuje. No, tutaj na razie 720 damage'u, słabiutko,
No i też Ale wiadomo, żeby widzę. taki wynik ustukać, to trzeba mieć nie za dobrą drużynę, żeby ci nie dobiła. Oczywiście, oczywiście, ale. No zobaczcie, wszyscy są z tyłu. W ogóle zauważyłem na randomkę, że zmienia się trochę podejście ludzi do tej mapy. Bardzo mało ludzi od tej strony, od jedynki, zaczyna wjeżdżać do lasu. Głównie jednak biją na bazę. Zaczyna się to zmieniać. I ja takie odczułem wrażenie, bo zdarza mi się trafiać na tą mapę i zamiast do lasu, to wszyscy jednak jadą tutaj. Obojętnie, czy jest to spotkaniówka, czy ta normalna. Znaczy ja jeżdżę, jeśli od tej strony zaczynam, co tu kolega, to jadę właśnie, staram się po tej stronie trzymać, bo jeśli wyświecą mnie w lasku, no to już praktycznie wszystkie czołgi skupiają się na tym, co jest podświetlone, bo nie mają w co strzelać, a za to jeśli od tamtej strony zaczynam, to przed laskiem wychylam się i po prostu czekam, aż oni wyjadą. To jest też dobry sposób, jak ktoś ma T32 albo T29, zatrzymać się tam, gdzie jest G8-9 i tam jest taka górka, można tylko wystawić palnik, żeby coś tam ubić. Ale miał też takiego farta, że oni mu praktycznie pojedynczo wyjeżdżają. No teraz no, jest, no, ale no, masz szczęście, że jakoś grill go niespecjalnie chce bić. Okej, okay. I teraz, ale najważniejsze w tym meczu jest właśnie ilość bohaterów. Jak widać, wiadomo, stalowa ściana na T29 jest do wykonania dosyć prosto. Snajper również, specjalista też. Czyli tak, następne, co on tu jeszcze zdobył? Służba patrolowa. Czekajcie, ja sobie wejdę szybciutko. Aha, nie mogę wejść na maila. Zaraz, później jeszcze pokażę, ale wiem, że jeszcze na pewno zdobył medal za cztery zabite czołgi na kapie. Obrońca to też. To Glanda jest ten medal. No, 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 no. Obrońcę no też na pewno zdobył. Tygrys, nie wiem, bardzo poważny błąd zrobił, przyklejając się do tego. Później służbę patrolową też jedną. co tam jeszcze zdobył? Na pewno ten medal za 10 kili. Pola. Do Waltersa. Nie, pola już za 10. Pola? Aha, pola jest tak. No jeszcze później zobaczę, bo on tych medali tam natrzepał, tak jak mówię, no 10, no. Bez... Zwiadowca może miał też... No to widać, że jako ten, co podświetlowo wysuwa się jako pierwszy na linię tą jeden, ten świeci. Ale ci z tyłu też musieli coś postrzelać, żeby miał służbę patrolową. Ale no, zobaczcie, jak się ten meczek układa. Ciągle przegrywa tam. A przy takim wsparciu drużynowym, no trochę trudno tyle medali zrobić, więc podziwiam gościa. No. No ciężko będzie mu pobić ten wynik. Czy pobić, poprawić. No, dziękuję. No to mówiłeś, że ten grill go nie się pchał. No ja grając grillem na pewno bym go w pierwszej kolejności pomachał. No. No ich grill też nie jest zbyt ogarnięty. Chociaż no. Nie ma 6 kawitew, no to już tak nie mało w sumie. Z tego co tu widzę, to 2 siódemki tylko zostały i potem piździk i piątki, więc moim zdaniem jest w kryzysowej sytuacji. Tak, grill się obudził. No i co jeszcze tu chciałem powiedzieć. Czyli on... Tak, pokazywałem, coś około 2300 prawie, czyli z premium bym miał no ponad coś w okolicach 3,5 tysiąca. Ja ci mówię, no każdy też tutaj. Ale bo grill sieknął. I jeszcze to zrobił razy 5, tam ponad 16500 bodajże. No to jeśli by miał, jeśli przypuśćmy, że miał 2300 expa, to z premką by miał 3450. Nie, a gwiazdkę razy 5 by zbił za 17250. No. Nie, gwiazdka razy 5 jest za 16 coś właśnie. Bo ona w no, ale gdyby zrobił 2300, nie, bo nie wiem dokładnie ile tam zrobił. Ale no, to są ale, tylko szczegóły. No jak widzicie, on jeszcze tego czołgu nie zrobił, bo ten czołg jest zdecydowanie bardziej dynamiczny, jak ma tą załogę trzyperkową i te wszystkie moduły, wentylacja, ładowanie i trzeci, no tam co wolicie, nie? Ja nie wiem, czy stabilizator można na niego włożyć, ale chyba można, nie? Nie wiem, ale fajnie mówisz, że ten, że jest mało mobilny w tym filmiku, ale kierowcę ma uszkodzonego. Aha. Grim mógł zostać. Ale teraz wiadomo, że wszyscy trzej są na kapie.
No, on tych punktów obrony bazy to zdjął tu na pewno ponad 100, ale chyba 100 tylko się liczy, nie? Tak, tak, a mi się przypomniało, że jeszcze miał ten medal za zdjęcie ostatniego z takim pociskiem, bo widzę, że już po jednym pocisku zostało. Aha, no właśnie, to też jest ciekawy medal. No, mi się w mojej karierze gracza jeszcze nie zdarzyło coś takiego. Ja też nie zrobiłem. Raz miałem taki zajebisty meczek ISM7, gdzie właśnie ostatni nabój, ostatni koleś był na dednięcie i kurwa rykoszet. O, tu Pantera chce chyba szybko zginąć. Chciała. Jak widać jeszcze kolega gra z podskakującą lufą, nie? Czyli ja to mam wyłączone, bo mnie to wkurza, nie? Ja wolę... To się wyłącza oczywiście w opcjach. Muta lufa. Nie wiem, ile on przyjął tych ciosów, ale to były na pewno niesamowita ilość. Jak tam patrzyłem. Kurwa macie. Czy no jak patrzę na jego tam na Vot Replace, to chyba 30 było. No, soczyście tu kurwa koleś. Uuu, tu się trochę groźnie zaczyna. O, i Grillek też wyjechał. I teraz blindshot będzie? Traf. No i teraz jestem ciekaw, bo on tylko jednego teraz ubije. No. Ale ja bym teraz Grilla ubił i spróbował staranować. I patrz, staranować. I teraz jednego muszą... O, ubili mu Grilla. I teraz nie wiem, czy on wyjedzie na niego, czy co zrobi. Chyba tu będzie mega fart. Jak tak strzeli, to... Wow! O, już szacun za ten strzał. Taki... No... To był meczyk. Tak, jeszcze raz wracam do tego screena, co on mi wysłał. Czyli on by miał 16763 po... Jakby miał premkę po trójną. No tak, nie, po piątą, sorry. A jeżeli chodzi o... On miał otrzymanych trafień 41. No nie, zwiadowcy nie miał, wykrytych tylko dwóch. 12 uszkodził i zniszczył 10. Obrony 154. 154 obrony. Czekaj, wróćmy jeszcze na te medale. Czyli tak, ten pierwszy to... A, wy tego nie widzicie teraz, nie? Tych jego medali. Snajper, służba, ten to jest chyba szczęściarz, czy ten, właśnie co on przeżył, ten strzał, też jest taki medal, nie? Albo Spartanin możliwe, aha, bo miał tam mało zdrowień. On ma i szczęściarza, i Spartanina chyba, coś mi się wydaje. Wsparcie. Obrońca, specjalista, stalowa ściana, ten za 10. Później ma ten Dela coś tam. Jeszcze jeden... Nie rozpoznaje. No i asa pancernego. No, niesamowity wynik. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Gratulacje. No i tyle. Na dzisiaj chyba już koniec nagrywania. Trzeba zabrać się do grania. To trzymajcie się. No, cześć wszystkim. Pozdrawiam. Cześć, pozdrawiam.